Dzisiaj słuchaj ze mną pianka od Wiedźmy, czyli Funky Witch Tsunami. Dostałem ją od widza, dokładnie 100 ml w takich buteleczkach. Jedną sobie już pozwoliłem, słuchaj, przelać. Mam jej tylko dokładnie 100 ml, więc to będzie bardziej takie, kurczę, a nie, no nie jest to test. Sprawdzimy w ogóle, czy się będzie tym produktem przyjemnie pracowało. Fantastyczny zapach, słuchaj, gumy balonowej. Obłędny. Tak naprawdę jak sobie to nalałem, tutaj myłem koła, cały czas ten zapach czułem. A mamy raptem 2 stopnie, więc jest naprawdę ostro. Pianka ma być, słuchaj, lekko kwaśna. Zobaczmy. Oho, znowu mi się zepsuł. No tutaj wychodzi, że jest neutralna. Kurczę, denerwują mnie te tanie pechometry. Słuchaj, ale ten pokazuje to samo, 8 z czymś. No to nie wiem, co ja dostałem. Ma być pH 5. Kurde, dziwne, co? To mi pokazuje 8, a to mi pokazuje 7. Wrzucam do wody i mamy... No, coś się z nimi dzieje. Też pH 8, pH 7. Nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchaj, no u mnie wychodzi... No wychodzi, że tu jest 7. pH 7, słuchaj. pH 7 wychodzi, kurczę. Także nie wiem, co mam powiedzieć. Tutaj też 7,5, no jak woda. No nie wiem, dobra, nieważne. U mnie wychodzi, że nie jest lekko kwaśna. Nie wiem, później sprawdzę jeszcze raz te pechometry. Poleżały tu trochę na mrozie. A widzisz, nie, jednak zaczyna świrować, tak. Już jest 4,85, czyli ma pH 5. No, no musi chwilę postać, kurczę, czyli z tym, widzisz. No musi chwilę i zjeżdża powoli. Dobra, tu pokazuje, że ma, rzeczywiście. No tak to jest, dlatego się wspomagam dwoma. Okej, okay. A mogłem, kurczę, wstawić szybciej, żeby to się nasączyło konkretnie. Dobra, okej. Okay. Słuchaj, teraz tak, będę chciał sprawdzić na pewno to, ten produkt z pianownicy. Tu mam litr wody. Wlewam, jest tutaj 50. 70, 80, tak. Wlewam 50 przysłowiową na litr wody i będę chciał sprawdzić tak, z oprysku i z pianownicy 1 do 20 w takim układzie i zobaczyć, jak zmiękczy brud. Słuchaj, Audi nie myte ponad tydzień czasu, grubo ponad tydzień, pogody nie pozwalały, naprawdę jest srogo materiału na nim. Z tyłu będę chciał tak podzielić, połowa pianownicy, połowa oprysku, zobaczymy, jak to wyjdzie. No tutaj wiadomo, nie przeschło, bo w cieniu, ale też jest, uwierz mi, jest grubo, grubo dojechane. A na końcu, słuchaj, będę chciał umyć auto tą pianą i też dam 50 ml na 10 litrów wody. No dobra, słuchaj, to zaczynamy. Nie ma co przedłużać. Jak, znaczy na dzień dobry, zapach jest przyjemny. I teraz tak, jeżeli chodzi o rozpuszczenie się w wodzie, to już widzę, że będzie bomba, bo piana jest mega płynna taka, powiedzmy, nie, rzadka. Płynna, kurde, ale płynna, rzadka, słuchaj. Także rozpuszczanie się w wodzie to będzie, zobacz, bajeczka. Pwe, idealnie, dobra. Wymieszam to sobie. O, elegancko. No tutaj nawet nie będę sprawdzał pH, bo na pewno będzie miało neutralne. To jest więcej niż pewne. Na taką ilość wody, chociaż rzucę. 6. No, 6, czyli przechodzimy już. No tak się waha, kurczę, w tym stężeniu tak się waha między właśnie 5 a 6, czyli tak zakrawa o delikatny kwasik, ale to tak, wiesz, kłóciłbym się z tym kwasem. No jest lekko kwaśna, powiedzmy, no jest lekko kwaśna, czyli producent nas tutaj ewidentnie nie oszukuje. Ciekawe, jak się będzie nią pracowało. Wstępnie jest fajnie ze względu na zapach, słuchaj, bardzo przyjemnie pachnie. Odlewam pół litra. Pół litra. No właśnie, jest pół literka, dobra. I teraz tak, pstryk. Jeszcze uszczelki nie zrobiłem. Nie mam kiedy, znaczy bardziej zapominam. Tak to jest już z dziadzią, zryty beret. To co, zrobimy sobie gdzieś X-a tutaj na wosku Hemotion. Ma całkiem niezłe samooczyszczanie i domywanie w tym wosku jest dobre, także myślę, będzie to dobry panel dla X-a. Felgi już umyłem, więc na felgach nie sprawdzę. Też testowałem szampon
który miał... Ojej. Dobra, słuchaj, lecimy. O, ładnie bąbluje. Będzie fajnie zmiękczać. To już widzę. Ale zapach, no przyjemnie. Tak, zapach, no umila pracę. No nie da się ukryć, że wyżej nie jadę, bo... Wyżej nie jadę z tego względu, że słoneczko jest. Albo pojadę. Zobaczymy, jak przyschnie, czy nie narobi bałaganu. Też to jest ważne. Zobaczymy tutaj. Tutaj postaram się tak do połowy. Czasu nie będziemy mierzyć. Będę mierzył na oko. Słuchaj, z racji tego, że to nie jest test, tylko tak bardziej, kurczę, można powiedzieć, prezentację. Jakbym tego produktu nie dostał, to bym go nie pokazał pewnie. Musiałbym go sobie wcześniej zakupić i przetestować, żeby Ci pokazać, co jest 5. Z racji tego, że dostałem od widza, pozwoliłem sobie pokazać piankę, a jednak włączę. Słuchaj, o, ktoś napisał mi komentarz. Budzik i czas start, żeby nie było, kurde, bo jak tak zawsze robię, to niech tak będzie. Słuchaj, teraz tak, będę na pewno, jak gdzieś będzie przesuwać, będę do... O, szybko spływa. Szybciutko zjechała. To damy jeszcze tutaj, żeby ją brało od szyby. Szybciutko zjechała. Może z pianownicy będzie fajniej. No dobra, i mamy wytrzaskane pół litra. Zobaczymy. Jak to mówią, pół litra pękło, słuchaj. To jak już tu jestem, słuchaj, to przeleję sobie od razu do pianownicy. Ja to bardziej jestem ciekawy, kurczę, z pianownicy. Ja lubię, jeżeli chodzi o mycie wstępne, bardziej lubię pianownicę, zarzucić sobie piankę, nacieszyć oko. Całkiem inna bajka. A, ktoś na Facebooku pytał, żeby dopasować do pianownicy PA butelkę. Słuchaj, butelka z klasycznym gwintem, jak mamy chemię. I zobacz, ja ją delikatnie przyciąłem krawędzie gwintu, żeby go spłaszczyć, ten gwint. I później sobie najpierw siłowo wkręcasz i pianownica sama już obrobi. Zobacz, wchodzi lepiej niż oryginalna. Także tu nie trzeba jakiejś śmiesznej kombinacji specjalnych, przepraszam, butelek. Wystarczy zwykła butelka, tylko odpowiednio dociąć gwint. Co ja tu chciałem? Tu mnie interesuje na ciepłym. No tu już na ciepłym szybko odparowuję. Zobaczymy, czy narobi bałaganu. Dobra, słuchaj, to co? Tu z tyłu to sobie już pozwolę przykurzyć. Wow, no na szybie powiem Ci, że pięknie pojawiła się hydrofobowość. Ja to naprawdę była brudna. No fajnie. Tu jest powłoka. Legi. O, w mordę. Ale wymiotło. Ło, to stężenie jest grube. No jestem pod wrażeniem. Wymiotło, zobacz. A syf naprawdę był totalny. Zobacz, spłynęło wszystko. Tam tutaj, tutaj nawet nie będę brał wacika. Ale zdjęło. O, czuję, że tu będzie moc. Dobra, to czekamy. O, w takim układzie czekam. Niech zmiękcza. Czuję tutaj solidne uderzenie. Szkoda, że z takim grubym stężeniem zacząłem, no ale mam jej mało. Więc no tutaj metodą prób i błędów. Przeczytałem też o tej pianie, kurczę, na stronie producenta, jakieś dziwne rozcieńczenie 17 do 125, nie wiem, do PA. Nie wiem, jak mam to rozumieć, więc robię po swojemu. Tak jak mi, że tak powiem, łeb podpowiada. Tutaj się jeszcze nagrzało, też pojadę. Błędnie zbiera, bo ja pierdzielę. To widać w ogóle. No tutaj może... Nie... Kurde, idę po guzika. Nie no, to jest jakaś masakra, zobacz. Ja pierdzielę. No film...
Drogowy został, ale naprawdę zostało go niewiele. Wow. Rewelacje. To już wiem, że będzie dobrze. To już wiem, że jest zajebiście. No, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Fajnie. Super, podoba mi się. Dobra, zmieniam lance. Albo nie, jedziemy na tej. To lepiej bije. To co? Puczemy gamonia. Niesamowicie zbiera. O ja. Ty tego nie widzisz, ale naprawdę uwierz mi, jest obłęd. No, jestem miło zaskoczony. Fakt, że no, jak na oprys to stężenie jest no, bogate, bo 1 do 20. W sumie, Tomasz, ja z reguły jadę 40 ml na litr wody, to masz 1 do 25, więc tutaj no, bez przesady. Jestem mega miło zaskoczony. Kurde. Przy wypłukiwaniu widzę, że chwilę to zajmie przy tym stężeniu z tego względu, że pieni się. Mega się pieni produkt, więc czuję, że z pianownicy będzie ogień i siwy dym. Kurde, właściwości odtykające niesamowite. ADBL, no tutaj ten Hemotion, wosk, który co mnie śmieszy. Właściciel tam pisze, że musi być odpowiednia temperatura, wilgotność, studia to kładą, czyli tak naprawdę warunki. W ogóle lubię to, jak wosk musi mieć stosowne warunki jak powłoka, albo nawet jeszcze lepsze. Tragedia, wosk mam wziąć sobie i położyć. Nawet wosk, moim zdaniem to wosk to, jak masz ochotę, myjesz auto, przecierasz, że tak powiem, żeby było czyste i kładziesz wosk i aplikujesz. Wosk to jest przyjemność. I tutaj niektórzy już wiem, że cleaner, żeby posiedział, tu nie o to chodzi. Ja chcę, żeby wosk długo posiedział i chcesz mieć ten 100% uderzenia, oczywiście, warto. Ale jeżeli ktoś lubi smalcować, to może nawet smalcować co tydzień. Wosk na wosk. Po umyciu, żaden problem. Osuszyć i wosk. Także takie jakieś wymogi pod tytułem wilgotność, temperatura, nie wiem, specjalny aplikator, dla mnie to jest w ogóle strzał w kolano, już jeżeli chodzi o wosk. To już wolę, jak mam przygotować odpowiednio panel i spełnić wszelkiego rodzaju warunki do aplikacji wosku, to wolę położyć powłokę. No tak to wygląda dla mnie. Wosk to ma być właśnie przyjemnie, tak jak o ADBL-a położyłem, bez specjalnych jakichś wymagań, kurczę, dotarłem, super. Czy Ubera, czy Giona, no tutaj to leżymy. No dobra, lecę dalej. Tutaj niedługo Fukupika jeszcze obudził. No, właściwości odtykające ma spoko. Bardzo ciekawe. Powiem tak, na pewno pianka odtyka. Odtyka na pewno woski, to jest więcej niż pewne. Ma właściwości odtykające. Domywające ma rewelacyjne. W tym rozcieńczeniu, które teraz zrobiłem, to jest ogień. Naprawdę. Ale pójdę po bacik. Zobacz, tutaj Fukupika, która się już prawie że skończyła. Rewelacja. Zobacz, o, to czuję, że mycie też nie będzie zajebiaszcze. Momencik. O, babaramo, waciory. Mamy waciory. X-a nie chcę sprawdzać, albo rzucę okiem. O kurczę, w auto uderzyłem go, bo dobrze, że jest obgumowany. Wiesz co, gdzieś tu jest ten X, ale nie chcę mi się sprawdzać. Ja już widzę, że jest bosko. Tutaj najwięcej wody stoi, czyli największy brud. Panie, rewelacja. No, żałuję, że nie wziąłem, kurde, słabszego rozcieńczenia, czyli na przykład nie 50 ml na litr, a na przykład 30, czyli wyszłoby tak prawie, że 1 do 30, można powiedzieć. Nie no, rewelacja, rewelacja. Tu mnie bardzo interesuje tył. Słuchaj, powłoka. Tu widzisz dzielan, co nie dojechałem, już widać. Kurde, ogień. Bomba. No, oprysk jest mega skuteczny. To w ogóle bez dwóch zdań. No nic, słuchaj. Oprysk mamy, czyli co teraz? Lecimy z pianownicy. Tego jestem najbardziej ciekawy. Strzelimy sobie. Ho, 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 będzie dobrze. Będzie dobrze.
No więc tak, słuchaj, no co, no auto widziałeś, jakie jest brudne, na maksa. Zaczynamy od tyłu. Tu nie dość, że Leyga ma fajne oczyszczanie, plus jeszcze ten, no tutaj widać, gdzie myjką nie dojechałem, no to od razu widać, że został ten brud. No kurczę, super, spoko, fajna piana. Lecimy. Ale zajebisty budyń. Słuchaj, tak idealnie, ani nie za gęsta, ani nie za rzadka. No kurde, tak jak lubię, fenomenalnie. Zobacz, na niewidzialnej wycieraczce w ogóle nie siedzi. To już wiem, że ma właściwości odtykające. Zjeżdża, pięknie. Powłoka Nanolexa. Patrz, jak leży. Równo, idealnie. Idealna gęstość. Nawet widać, jak zjeżdża. Nie jest to puch, nie jest to woda. Idealnie. Bardzo mi się podoba ta piana. I dziękuję Ci, kolego, że mi ją wysłałeś. I do tego ten zapach. O, no, kupić muszę ten produkt. To nie ma bata. Chcę go mieć. Czuję, że mycie będzie nim fantastyczne. Dobra, lecimy całe auto. Nie mogę się powstrzymać. Wystrzelałem całą i teraz zobacz, jak czyszczę sobie pianownicę. Wystrzelałem wszystko, woda, później czysta i przelewam. Od, słuchaj, chyba 2 lat nie czyściłem jeszcze sitka i cały czas widzisz skutecznie, cały czas gęsta, elegancka piana. Właśnie w ten sposób tylko czyszczę, żeby nie została żadna chemia. Słuchaj, nie wiem, czasu nie będę liczył, szczęśliwi czasu nie liczą, kurczę, przy tej pianie już widzę, że to jest przyjemność. Zapach cały czas się fantastycznie uwalnia. No obłęd. Tak jak widziałeś, oprysk po prostu mega skuteczny. Tu zobacz w ogóle, jak ona fantastycznie spływa, 1 do 20. Zobacz, co jest grane. I to widać, że to ciągnie. Nie no, frajda. Co jest fajne? Frajda przy myciu wstępnym. Rewelacja. Efekty wizualne, jakość też widać. Ale z pianownicy ona podchodzi tak trochę pod tą kaszkowatą taką, które mało zbierają. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Zobaczymy, jak będzie z wypłukiwaniem. Na Nanolexie, tak jak mówiłem, Nanolex samoczyszczanie ma świetne, ale piany i wodę trzyma. Zobacz, jak. Tak jakby ją przykleić. Nie no, rewelacja. O, czuję, że to posiedzi. To ja tutaj będę długo krążył, będę pieprzył bzdury. I teraz tak, na Facebooku też były prośby, żebym wypowiedział się co do swoich ulubionych produktów. Słuchaj, może i zrobię film, jak będę mył i czego tak naprawdę używam. Teraz właśnie jestem w trakcie nagrywania filmu, jeżeli chodzi o szampon samochodowy, który fenomenalnie domywa. Niewielka ilość i obłędnie odtyka. No, jaki to się okaże z czasem, powoli zresztą, myślę, że gdzieś kwiecień. Co jeszcze, słuchaj, dzisiaj wymieniałem w ogóle, kurczę, sobie spryskiwacz, bo mi lało się do klapy, zwarcie mi zrobiło, klapy nie mogłem otworzyć, kupiłem Zimmering i nic nie pomogło, więc zrobiłem na krótko i działa. Słuchaj, piana siedzi, jak wściekła, siedzi, jeszcze raz siedzi, zapach uwalnia się fenomenalny, ja pierniczę. Bardzo miło się pracuje tym produktem. Fajnie, że go dostałem. A, i od kolegi dostałem nie dość, że tą piankę, słuchaj, to dostałem jeszcze wosk od Funky Witcha, jaki nie powiem. Wszystko z czasem. Ale będziemy nim smalcować. A to będzie, ta 50-teczka pójdzie na mycie. Czuję, że też mycie będzie obłędne. I teraz tak, tu gdzie mamy słoneczko, słuchaj, zjechało, ale robi bałagan? Nie robi bałaganu, zobacz.
wszystko ładnie. Fajne jest to, że ona równo zjeżdża. Ciągnie ją równiutko. Nie zostają żadne oka, pomimo że jest lekko kwaśna niby. Dla mnie to jest neutralna. Dla mnie jest taka neutralna. Z oprysku może rzeczywiście wykazywać te lekko kwaśne pH. Z pianownicy to już na pewno będzie moim zdaniem neutral. Wiadomo, że ilość wody przez pianownicę plus jeszcze rozcieńczenie. Zobaczymy. Co jest fajne? Co jest fajne? No zobacz, tutaj jak widać zjechała Wisła. Zero smug, zero zacieków, zero, bezpieczny produkt. To już widać. To już widać. I nie zostawia żadnych smug jakichś takich, bo są piany, które rzeczywiście taki biały, jakiś chamski nalot, który jest ciężko później usunąć, a na słońcu jeszcze jak przygrzeje, no to na rozrabia, no przypali klar. Tu widać, że z lampy nie zdjęło za dużo. Tu gdzie jest, powinienem oczywiście wcześniej wypłukać, nie? Ale muszę też sprawdzić, jak przysknie, co będzie się działo, tak żeby wstępnie ci pokazać. No kurczę, szkoda, ale ja sobie ją kupię. Kupię sobie ją, bo jest fajna. Jest fajna, naprawdę jest fajna. Zobacz, jak Neoxal trzyma na maksa, co? Neoxal trzyma, kurczę, wodę. Te krople ma trochę takie nierówne, duże krople, ale samo oczyszczanie i jest perfekcyjne. Ogólnie zajebista powłoka, zajebista powłoka. No dobra, słuchaj, no przecież wiecznie nie będę czekał. Siedzi jak wściekła, słuchajcie. O kurczę, psy śmigają. Na podwórku jest jeszcze jeden pies. Nie pamiętam nazwy, to jest połączenie czegoś tam, jakiejś dwóch ras, którzy używają myśliwi na polowaniach, a szczególnie te psy. Lubią atakować, raczej lubią na dziki. Mają długie pyski, ostre zęby i dwa takie zwierzaki potrafią zamęczyć dzika. No, a nie jest to proste. Słuchaj, cóż mogę powiedzieć? Będę pukał. Będzie to pewnie w przyspieszeniu. Piana długo siedzi. Fenomenalnie spływa. Jeżeli chodzi o gęstość, jest dla mnie idealna taka, jak lubię. Naprawdę, rewelacja. Od początku do końca praca tym produktem jest przyjemna. Do tego, pomimo zimy, zapach fantastyczny. Biorę myjkę i lecę z tematem, słuchaj. Zobaczymy, jak to będzie zbierać najpierw z tyłu. Nie wyłączyłem sobie myjki. O, dziadzia, tak to nie rób. Tak się nie będziemy bawić. Lecimy. Ale widać skuteczność oprysku, a skuteczność piany. Zobacz, jak tu szybko spływa, a jednak oprysk to oprysk. No jak to wygląda z tyłu? Ładnie. Nie no, zobacz, no ogień. Rewelacja. Naprawdę świetna. Nie znam ceny. I poznam. I pewnie nie jest tania. Nie ma, raczej mam nadzieję, że jest tania. Bo jest naprawdę fajna. Z pianownicy minimalnie gorzej. Minimalnie gorzej, ale i tak jest świetnie, słuchaj. I tak jest świetnie. Teraz tak. Fajnie mi się ją wypłukuje jako w formie piany z pianownicy PA niż z oprysku. Oprysk jeszcze się zaczyna pienić. Czyli jakbym wzbudzał ten produkt, on się zaczyna pienić i trwa to dłużej. Tutaj już mamy spieniony, można powiedzieć, wzburzony i kurczę, wypłukiwanie jest bezproblematyczne. Jak tutaj, słuchaj. Bomba. Kurde. Tutaj jeszcze siedzi, ale tutaj nie było. Zobaczcie, co się dzieje. Wosku Bera. Ja pierdzielę. Jakie oka. Ogień. Fenomenalna piana. Trzeba będzie się grubiej przyjrzeć produktowi. I teraz tak, z Funkiewiczem było mi nie po drodze. Pojawiały się tam jakieś produkty, którymi średnio się działy tak naprawdę. Pierwszy produkt od Funkiewicza, który z czystym sumieniem mówię, że już wiem, że jest zajebisty. Naprawdę. Już wiem, że będzie robił mega robotę. Tylko teraz kwestia zabawy rozcieńczeniami, żeby dobrać sobie tak optymalnie, żeby było skutecznie i tanio. A zarazem przyjemnie.
siedzi polimer, który testuję. I co z nim? Jeszcze jest, jakby, tak? Czy nie ma? O, tutaj nie domyłem. Jeszcze siedzi. Dobra, idę, opuszczę maskę i pójdę po waciki, ale widzę, że jest fantastycznie. Zaczyna łapać mrozik. Zaczyna łapać mrozik, zobacz. No, Neoxal jest obłędny. Neoxal jest obłędny, naprawdę. Zaczyna się robić na minusie. A, jeszcze tu nie spłukałem. Zobacz, jeszcze siedzi flądra. A ile już zabawy z tamtej strony było? Fenomenalnie. Na karbonie siedzi powłoka. Siedzi przypchana troszeczkę. Dobra, zmienimy dyszę już, lance znaczy się. Z tego względu, że już tam co chciałem wybić, brud wybiłem. Teraz tylko chodzi o wypłukanie piany. No i tu mamy mięciutkie uderzenie, szeroki strumień. Obłęd. Fajnie, naprawdę fajnie. Jestem bardzo miło zaskoczony, słuchaj. Naprawdę, to jest pierwszy produkt od Funkiewicza, który mi siedzi. Tam kilka ich było, tutaj jest naprawdę fantastycznie. A, jeszcze koło. Dobra, słuchaj, wiesz co? Ja teraz tak, idę po wiadro, nalewam zimnej wody. Nalewam zimnej wody i zobaczymy, jak się będzie myło. Myślę, a sprawdzimy wacikiem? Sprawdzimy. Pójdę jeszcze, sprawdzę wacikiem, właśnie. Jak już tak pokazuję ten produkt do końca, bo to nie jest test, to jest, mówię, to takie szybkie wbicie się, ale już widzę, że jest dobrze. Będzie naprawdę dobrze, tylko kwestia teraz dobrania sobie stężenia. Tu. Nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Naprawdę. Pianownica. PA. Nie oprysk. Naprawdę dobrze, naprawdę dobrze. Polimer, który chyba się kończy. Kurde, rewelacja. Tutaj zobacz, wosku Bera, zjechało wszystko. Czyli tu widać, gdzie zostało najwięcej brudu. O, tutaj tak, grubo, grubo. Dobra, idę myć autko, czyli zaczynamy myć właściwie. Mamy piankę, mamy rękawice. To jest chyba ta EcoShine. Film był zresztą u niej. Nie chcę mi się iść do domu, bo wszystkie te, które lubię, najbardziej schną. Wlewamy 50. Ale się nie przygotowałem, słuchaj. Okej. Okay. Zaczyna się robić zimno. I tak jak mówiłem. Tu jest, do tej kreski jest 10 litrów. Lejemy. O, już zapaszek bardzo przyjemny. Się okaże, że wygryzie wszystkie szampony i piany. Ten produkt też tak może być. Na pewno będę chciał go kupić. Ten produkt to nie ma tematu. O, ole piany, za dużo. Też pewnie za dużo go dałem produktu. Czyli wydajny też jest skurczybyk. Już widzę po pianie, że jest ogień. O ja, ale przegiąłem. O, zobacz, co się dzieje. Tutaj 30 ml to jest maks, kurczę, na wiaderko. O, dobra, lanca. O. I zburzamy. Okej. Okay. Dobra, za ile? Żona mnie zaprasza na obiad. Co się tak czaisz? Nie wiesz, czy przejść? Śmiało, przechodź.
Gwiazda, chodź mała, pokaż tutaj się szybko do kamery, chodź. Chodź piękna moja dziewczynko, chodź. No chodź. A, jesteś piękna dziewczynko. Są, tak, dziewczyny. Frotka, Frota, chodź tu szybciutko. Frota, jak tam, łobuziaro? Cześć. No piękne dziewczynki, piękne. No tak. Dobra, uciekać, bo dziadzia będzie mył. Lecimy, ole piany, zobacz. Ole puch, obłęd. Ho, ho, ho. Kurde. Nieźle. O, przesadziłem z ilością. Tu 30 ml to jest maks, kurde. Zapach, poślizg, fajnie. Zimna woda, podkreślam. Także sobie wyobraź, jakby była ciepła. Co by było? Tu 30 ml, no zapach jest obłędny. Naprawdę, zapach jest obłędny. O, wody sobie tutaj nie nalałem. Zobacz, jak mało. Zapomniałem. Ach, dobra. To co, lejemy wodę, nie? I popełnić konkretny film tak naprawdę z tym produktem, bo jest naprawdę ogień. Rękawica też nie jest najwyższych lotów, ale zobacz, co się dzieje. Piana jest po prostu obłędna. Obłędna. Ujo. Słuchaj, ja nie wiem, czy 20 ml to nie będzie wystarczająco. Zobacz, co się dzieje. I tak, do połowy, jedna strona, pyk, druga strona i lecimy niżej. I teraz tak, umyję te dwa panele, bo będę chciał sprawdzić, jeżeli chodzi o odmulenie, na ile mi odmuli. Może poślizg nie jest jakiś tam najwyższych lotów, ale rękawica też nie jest jakaś fenomenalna, ale jest dobrze, jest dobrze. Do Neoxala trochę mu brakuje, jeżeli chodzi o poślizg, ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Jestem miło zaskoczony tym produktem. Okej, okay. No i co, sprawdzamy, nie? Ale mi zimno w rąsie, zimna woda, 0 stopni. Piękna sprawa, żyć nie umierać. Okej. Okay. Jak mamy z odmuleniem? Średnio. O, widzę, że dłuższe wypłukiwanie czeka przy tym stężeniu, więc za dużo, zdecydowanie za dużo produktu. Albo się woski kończą, bo już trochę siedzą. Nie, dłuższe wypłukiwanie, zobacz. Myślę, że przy 30 ml będzie 20 idealnie. Ale sprawdzimy to jeszcze, wiesz co, na powłoce. Tam widziałeś, hydro jest naprawdę zdrowe. Zobaczymy, jak tam się zachowa. Nie no, fajnie, fajnie, naprawdę fajny produkt. Fajnie się myje. Coś tu czuję. A, przymarzło. Słuchaj, przymarzło mi tutaj już. Także już łapię. Tu muszę uważać. O, znikło, dobra. Nie odtyka, zobacz. Oka się robią od razu. Oczęta się robią, to znaczy, że jest odtykanie na maksa. Idealnie. Łoż, kurde. Zobacz, im dłużej trę, tym szybciej pojawiają się oka. Widzisz to? Czyli właściwości odtykające są jak najbardziej. O, i tak się właśnie powłokę odtyka. Bierzesz sobie szamponik i trzesz i patrzysz właśnie na oczęta. O, zobacz. I zobaczymy teraz połowę machy. Okej. Chodź tu. Nie no, gitara. O czym mowa?
czyli tam się kończą woski, już inaczej trzymają, zobacz na powłoce. Fenomenalnie, jako szampon, jako piana czuję, że będzie to robić mega roboty. A, jeszcze ten panel, gdzie siedziała fokupika, sprawdzę i przestaję cię męczyć. Tutaj sobie tak pojedziemy, o, raz i teraz tu. Pozwolimy mu dłużej popracować, bo tutaj znikło. Tutaj było całkiem nieźle. Wygląda na to, że nie zbiera zabezpieczeń, nawet kończących się, więc jest bezpiecznym produktem. I pstryk. Nic się nie poprawiło, czyli już umiera. No dobra, słuchaj. Nie będę cię więcej męczył. Jeżeli chodzi o produkt, dla mnie wstępnie, tak, tyle co na chwilę na nim popracowałem. Przyjemnie się nim pracuje, naprawdę. Zapach, piana, zbieranie w oprysku, zbieranie z pianownicy, mycie jako szamponem. 50 ml to jest zdecydowanie za dużo. 30 moim zdaniem jest max. Idealny na powłoki produkt. Fenomenalny. Na dobrej powłoce zrobi, zobacz jakie krople, zrobi mega robotę. Odtykanie, domywanie naprawdę na wysokim levelu jako szampon. Naprawdę super. Co jest fajne w nim? Fajne jest to, że z pianownicy jest skuteczny. To mnie cieszy, kurczę, bo ja uwielbiam mycie wstępne z pianownicy i dlatego ten produkt mnie kupuje. I cały czas ten zapach, a jest przy zerze, to pomyśl sobie, kurczę, co będzie latem czy wiosną. Dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Ja sobie umyję autko, osuszę i wstawiam do garażu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!